Chyba kiedyś zrobię ci zdjęcie, żebyś widziała, do jakiej żarówy ja gadam. Tak mocno świeci, że nie widać aparatu. Do takiej żarówy! I jeszcze jestem dla niej taka miła. No hej, tu Kasia z bloga wkondycji.pl i dzisiaj pogadamy sobie, w jakim wieku zacząć trenować. Dostaję ostatnio sporo wiadomości od takich bardzo, bardzo młodych osób, nawet już od dziewczyn, które mają 11, 12 lat, ale też od takich nastolatek, które mają 17 lat i one pytają się mnie, czy mogą już zacząć trenować, czy moje treningi, które pokazuję na YouTubie, ćwiczenia, które pokazuję na Instagramie, mogą wykonywać osoby poniżej 18 roku życia i co tak naprawdę mogą ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy, od czego zacząć. Ja z takich wiadomości bardzo, bardzo się cieszę. Cieszy mnie to, że takie osoby chcą zacząć swoją przygodę ze sportem, z dbaniem o sylwetkę, z dbaniem o zdrowie. Ja dostaję naprawdę bardzo, bardzo dojrzałe wiadomości takich młodych osób, które mi tłumaczą, że one chcą to wszystko robić, ponieważ chcą dłużej żyć, ponieważ chcą być dłużej sprawne, ponieważ chcą uniknąć wielu chorób i to jest naprawdę takie bardzo fajne, dojrzałe, odpowiedzialne podejście, ale są też osoby, którym nie do końca pasuje swoja sylwetka. Na przykład mają oponkę, czy gromadzi się im tłuszczyk na nogach i to też nie jest tak, że one koniecznie z tego wyrosną, bo nie zawsze tak musi być, ale to są już jakby takie pierwsze oznaki, gdzie ta tkanka tłuszczowa może im się gromadzić coraz bardziej. Więc jeśli jesteś właśnie taką młodą osobą, a na przykład rodzice mówią ci, żebyś nie przesadzała, bo z czego ty się masz odchudzać, jak na przykład jesteś szczupła i masz oponkę, no to możesz wytłumaczyć, że akurat tu mi się zbiera ten tłuszczyk, przeszkadza mi to, bo na przykład nie czuję się komfortowo we wszystkich ubraniach i tak dalej. I wtedy możesz wytłumaczyć takiemu rodzicowi, że nie chcesz się odchudzać, bo ogólnie tobie wszystko pasuje, ale akurat to ci przeszkadza. I nie chcesz, żeby to się z wiekiem rozwijało, żebyś miała z tego tytułu po prostu potem poważniejszy problem. Ale może właśnie o tym jeszcze, jak rozmawiać z rodzicami na takie tematy i właśnie od strony rodziców też, jak się patrzeć na nastolatki, jak właśnie z nimi rozmawiać o tych sprawach, no to może zrobię osobne wideo, a teraz zajmiemy się takimi grupami wiekowymi, w jakim wieku uprawiać jaki sport, jak do tego wszystkiego podejść, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby miało to tylko pozytywny wpływ na nasze zdrowie i na naszą sylwetkę. Tak więc właśnie postanowiłam, że dzisiaj nagram taki film skierowany do nastolatek, do rodziców nastolatek i do rodziców nie tylko nastolatek, ale także młodszych dzieciaków i ogólnie do każdej osoby, która chce zacząć trenować. Ja uważam, że aktywność fizyczna powinna być elementem życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy ma 5 lat, czy ma 85 lat. Jednak jak może już wiesz, ja staram się tutaj przedstawiać tobie takie podejście jak najbardziej racjonalne, dlatego też trzeba zacząć od takiej podstawy, czyli aktywność fizyczna musi być przede wszystkim dostosowana do możliwości danej osoby i do wieku. Co do możliwości, jest to kwestia bardzo indywidualna. Zależy od sprawności ruchowej danej osoby, od stopnia zaawansowania i od stanu zdrowia. Jednak możemy podzielić ludzi na takie ogólne grupy wiekowe i im przypisać jakieś dane aktywności fizyczne, które w tym przedziale wiekowym się sprawdzą najlepiej. Może zacznijmy od samego początku. Od najmłodszych lat, czyli w sumie od takiego etapu, kiedy człowiek zaczyna już samodzielnie, swobodnie chodzić, do około 11 roku życia. Czyli mamy przedział, odkąd zaczynamy chodzić, do około 11 roku życia. Tak naprawdę im wcześniej człowiek, można powiedzieć, zacznie trenować, ogólnie chodzi o uprawianie jakiegoś sportu, jakiejś dyscypliny, czy nawet po prostu zacznie się tam w miarę regularnie ruszać, tym dla niego lepiej. Dobrze jest zaszczepić takie nawyki u dzieciaków od najmłodszych lat. Dzięki temu będą bardziej sprawne, będą miały lepszą koordynację ruchową, myślę, że będą też bardziej pewne siebie, będą bardziej odporne na wszelkiego rodzaju wady postawy, na choroby oraz ryzyko wystąpienia problemów z wagą będzie znacznie mniejsze. Dodatkowo ogromny plus dla takiej osoby, która już od najmłodszych lat oswaja się z aktywnością fizyczną, to, że to staje się dla niego takie normalne, że staje się po prostu dla niego nawykiem i częścią jego życia. Oczywiście nie każdy, kto w dzieciństwie uprawiał jakiś sport, nadal trenuje, a tym bardziej nadal trenuje to samo, chociaż znam takie osoby, które od małego już na przykład pływały,
i pływają do tej pory i są już naprawdę dobrymi pływakami w tym momencie, ale ogólnie chodzi o to, że jak taki mały brzdąc nauczy się tego, pozna to i będzie się z tego cieszył, będzie też miał właśnie z tego tytułu dobre doświadczenia, no to w późniejszym wieku, nawet jeśli tam będzie miał jakąś przerwę, albo jeśli będzie zmieniał sport z jednego na drugi, będzie mu po prostu łatwiej zaczynać, niż jakbyśmy sobie porównali taką osobę, która nigdy wcześniej ze sportem nie miała nic wspólnego. A więc co jest dobre dla takich osób od najmłodszych lat do około 11 roku życia? Najlepszy jest taki ogólnorozwojowy sport poprzez zabawę. Mogą to być takie rzeczy podobne, jak są praktykowane często na WF-ie, czyli gra w piłkę, w zbijaka, w gonianego, jakieś tam... Jak to się nazywało? Biega się po sali, jak cię ktoś złapie, to stoisz w takim rozkroku, ręce dajesz na bok i ktoś się może uwolnić z tego, jak przyjdzie ci między nogami, to wtedy jesteś wolna i możesz biegać dalej. Nie wiem, jak to się nazywało. Ale głupio, kurczę, teraz mnie to będzie męczyć. Nieważne. Jakieś zbijaki, wszelkie zabawy z piłką, gdzie się kopie, rzuca, ale też takie sporty jak łyżwy, narty, pływanie, jazda na rowerze, na rolkach. Jejku, no po prostu masa tego jest do wyboru, do koloru. A jeszcze można zapisać dzieciaki na sztuki walki, na przykład na karate, na taekwondo. Jak ja trenowałam taekwondo, była właśnie taka grupa przeznaczona dla młodszych osób i trener prowadził takie ogólnorozwojowe zajęcia połączone z zabawą dla takich nawet kilkulatków i widziałam, że się naprawdę świetnie bawią i bardzo chętnie chodziły na takie zajęcia. Najważniejsze jest właśnie, aby te sporty sprawiały przyjemność, żeby uczyły dyscypliny i fajnie jest też, kiedy poprzez te aktywności dzieciaki uczą się radzić z emocjami, z przegrywaniem, ale też z wygrywaniem. Pamiętaj, że sport kształtuje charakter, a szczególnie wtedy, kiedy uprawia go młoda osoba. Kolejna grupa wiekowa będzie od około 11 lat do powiedzmy 14-15. Jest to już taki wiek, gdzie oczywiście oprócz tych treningów poprzez zabawę, tego wszystkiego, co wymieniłam wcześniej, bo to wszystko oczywiście, o czym wspomniałam przed chwilą, można robić już zawsze, ale właśnie oprócz tego można dołożyć sobie takie ćwiczenia z ciężarem własnego ciała. Czyli na przykład takie, które często pokazuję na YouTubie czy na Instagramie, gdzie nie mam żadnego ciężaru ze sobą. No i właśnie oprócz tych takich ćwiczeń, które tutaj pokazuję, tak ogólnie będą to brzuszki, pompki, przysiady, jakieś unoszenie nóg, podciąganie się na drążku, tego typu rzeczy. Wykorzystujemy po prostu ciężar własnego ciała, w tym czasie poprawiamy swoją wytrzymałość, koordynację ruchową, pracujemy nad stabilnością, nad prawidłową techniką, żebyśmy mogli tak naprawdę dobrze wejść w ten kolejny etap za kilka lat, czyli w treningi z lekkimi ciężarami. Następna grupa będzie od około 14-15 lat do mniej więcej 16-17. Górna granica to właśnie będzie ten wiek, kiedy już przestajemy rosnąć. Na tym etapie od około 13-14 do około 16-17 możemy już wprowadzać ciężar. Możemy już wprowadzać hantelki, obciążniki na kostki, na nadgarstki. Tutaj jeszcze nie lecimy dźwigać wielkich ciężarów. Tutaj jeszcze uczymy się prawidłowej techniki z niewielkim obciążeniem. Nasze ciało w tym wieku jeszcze się rozwija. Nasz układ kostny, stawowy i nerwowy jeszcze do końca się nie rozwinęły i trzeba uważać, żeby nie zakłócić tego procesu, żeby na to wszystko źle nie wpłynąć. Przede wszystkim musimy uważać na takie ćwiczenia na stojąco, które działają na nasz kręgosłup tak zgniatająco, można powiedzieć. Ciężar od góry. Nie możemy robić na pewno przysiadów, martwych ciągów, unoszenia sztangi nad głowę z dużym obciążeniem, ponieważ to może, ale nie musi zahamować nasz wzrost, więc na to lepiej uważać. Lepiej jeszcze nie przesadzać, tylko skupić się nad tą prawidłową techniką i spokojnie, powoli uczyć się ćwiczeń siłowych z niewielkim obciążeniem. I ostatnia grupa wiekowa, czyli od 16-17 lat w górę. Tutaj możemy już sobie włączać coraz większy ciężar, nie zachodzą w naszym organizmie takie zmiany jak we wcześniejszych latach, a ponadto wyrobiliśmy już w sobie dobre nawyki, wiemy co i jak wykonywać technicznie, jesteśmy do tego przygotowani i możemy powoli zwiększać ciężary. Ale oczywiście nie musimy, bo nie każdy lubi taką formę aktywności. Możemy zostać na mniejszych ciężarach albo na ćwiczeniach z ciężarem własnego ciała. Mam nadzieję, że ten temat trochę Ci wyjaśniłam, że nastolatki będą wiedziały, że warto zaczynać trenować niezależnie od tego, w jakim wieku się jest. Będą wiedziały już, co spokojnie mogą robić, żeby sobie nie zaszkodzić, a rodzice będą wiedzieć, że warto popychać swoje pociechy w kierunku sportu już od najmłodszych lat. W opisie dam Ci link do mojego bloga, albo nawet dam Ci link do artykułu, który będzie zrobiony na ten temat, na ten sam temat, tylko w takiej formie
pisanej, więc będziesz sobie mogła jeszcze raz wszystko przeczytać, albo nawet zrobić screen i zapisać, żebyś miała do tego zawsze wgląd. Mam jeszcze w zanadrzu bardzo podobny temat, czyli kiedy zacząć dietę, czyli zdrowe odżywianie. No i w najbliższym czasie powinien się właśnie pojawić filmik o takiej tematyce na moim kanale, więc jeśli nie chcesz tego przegapić, tego kolejnego filmiku, jeśli interesuje Cię właśnie tematyka aktywności fizycznej, dbania o swoje zdrowie, o sylwetkę, no to zasubskrybuj ten kanał, a koło subskrypcji kliknij w dzwoneczek, no i wtedy będziesz dostawała powiadomienia o kolejnych filmach i nic nie przegapisz. A jeśli podobało Ci się to wideo, zostaw proszę łapkę w górę. A jeśli masz do mnie jakieś pytania, zadawaj je proszę najlepiej w komentarzach pod filmem. Ja bardzo chętnie Tobie odpowiem. A jeśli uznam, że pytanie będzie mogło zainteresować więcej osób, no to być może nagram też na ten temat oddzielne wideo. Nie zapomnij wpaść na mojego bloga wkondycji.pl i zapraszam Cię także do obserwowania mnie na Instagramie i na fanpage'u. Daję tam takie skrótowe triki, które mogą Ci się bardzo przydać, a także codziennie zmotywuję Cię do tego, żebyś zdrowo jadła oraz trenowała. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! O, dobra. No to kończymy i montujemy.